Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy, proszę na kolejnego odcinka z Pacific Drive. Jak widzicie, przemalowałem naszego przyjaciela, bo w sumie tak możemy go nazywać, na pomarańczowo, ale to moi drodzy, jeszcze nie jest ten pomarańczowy, który znaleźliśmy ostatnio, ten mocno orange paint, ale na tą chwilę burned orange paint. Troszkę jak rdzenie, można by pomyśleć. A mnie ciekawi, tu zostawię te paski chyba ciemne. A, już to zostawię. Bo sobie inaczej, jest może pomysł, może nie pomysł, może wy wiecie, jak pozbyć się pasków z drzwi, starych pasków. No można zamalować je czymś innym, nie? Ale to znowu zostanie, ale gdybym chciał mieć gołe drzwi, jak się tego pozbyć? Jak będzie na E, to się otworzą, nie? Czekajcie, no, a jak przytrzymam E, to co się wydarzy? Po prostu się otworzą, ale ja do nich nie wchodzę. Trudno się mówi. Kiedyś tak będziemy te paski zmieniać. No szkoda, bo nie jest nic symetrycznie w tej chwili. Ale aż taki zboczony może nie bądźmy. Chciałbym podmienić ten bumper. Chodź tu, kolego. A na tego, którego nam zabrakło ostatnio. Tylko pytanie, gdzie ja go teraz mam? O, impulse emitter. No i bardzo ładnie. Świetnie, zaraz zamontuję jeszcze go jako, wiecie, jako aktywacja na kontrolu bodajże, chyba kontrol mamy wolny. Pokaż na kolego. Nie kontrol, shift najwyraźniej. Impuls, no i bardzo ładnie. Dobrze, i na razie zostanie, bo to jeszcze nie koniec rzeczy, które chcę dzisiaj zrobić. Chciałbym zobaczyć dwie rzeczy. O, kolejna informacja na faksie. Dobrze, chyba nie w naszym języku, nie? Ciekawe, kiedy to się skończy, nie? Co się pojawia w garażu, to się pojawia jakaś nowa informacja. A teraz chcę zrobić dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to coś. Tu niby pisze, że będziemy dostawali nagrodę, jakieś części samochodowe, czy akcesoria samochodowe, w zamian za energię. Potrzebujemy 3 lim chipy stworzyć. No dobrze. Ha, nie stworzymy. Stworzymy tylko jednego. Bez Olympium Fragment możemy sobie to w tyłek wsadzić. Przepraszam za to sformułowanie, ale chyba pokazuje, co myślę. Co więcej, chciałbym spróbować nowych opon. Na przykład tych. Tu wygląda na to, że blokują zniszczenie całkowicie, tak? Dobrze to rozumuję. Znaczy, gorsze sytuacje jest na offroad i water, natomiast na autostradzie dość świetnie, także bardzo ładnie. I zaraz zobaczymy, ile one w ogóle kosztują, nie? Jako wytworzenie. I co najważniejsze, jak wyglądają. Puncture proof tire. To mnie ciekawe, jak one się układają według zdrowia, no to by wyglądało, że według zdrowia się układają. Dobrze, mogę wytworzyć dwie całe sztuki. Haha, termosab wykorzystuję. Raz, dwa. A jednak mogę wszystkie. Czy nie? Haha, gumy zabrakło. Ale to gumę zaraz. Już znam ten projekt. Były takie projekty właśnie opon, ten design stworzonych. Niby niezniszczalnych. Ciekawe, że do dzisiaj one nie wyszły jako tako w życie, nie? Dobrze, możemy troszkę gumy zdobyć, chociażby pozbywając się opony letniej, nie? Gdzie on ją zabrał? Tu, kolego, daj chociaż ją. Rubber, no i bardzo ładnie. No i też podpowiadacie, dziękuję samo ja znowu tobie. Jak najbardziej. Twoje hinty są zawsze trafione i celne w punkt, żeby skraperem w trakcie jazdy niszczyć czyjeś tam innych pojazdów opony, nie? Wtedy dostaniemy właśnie gumę. A jak widzicie, znowu nam tego brakuje, nie? No i jeszcze jedno. Cyk. Cyk. Ja bym najchętniej tu cię zamontował, ale może nie. Będziesz na razie koleżko bez.
można wkładać od razu bez. Można. I działa. Offroad All Terrain działa. Bardzo ładnie. No i to jest nasz samochód niskopodłogowy, nie? O, ładne klocki hamulcowe. Dobrze, jedziemy z tym. No ale ten kołpak to jest straszny, nie? Chyba nie można malować w same kółko. W sumie nigdy nie sprawdziłem. Zaraz to sprawdzimy. Tam rzuć. Dziękuję. No nie wyszło ci tam bardzo. Dobrze. Gdzie jest to koło? Tu leży. Właśnie, no, tu koleżko. To czyli w teorii te koła tu mi są niepotrzebne, nie? Bo chyba to się, tych nie da się zniszczyć, nie? Nie to, nie to chciałem. Chciałem sprawdzić, czy jest coś w stanie pomalować felgę. Nie, szkoda. A szkoda. Dobrze, w takim razie mamy znowu coś nowego. Niekoniecznie to chciałem, ale jest ok. Chciałem chyba jeszcze Liberatora, ale czekajcie, no bo chyba nawet tak, mam wziętego. Świetnie. Mamy dwa odkurzacze do zniszczenia, jeden z podstawowy. Dobrze, to moi drodzy co, śmigamy w takim razie. Cyk. Bo chyba wszystko inne jest ogarnięte. No to by wyglądało. Moi drodzy, jedziemy w tym kierunku, bo jak sami widzicie, tą północną, czy nawet w ogóle wschodnią część mapy mamy już ogarniętą, czyli pierwszą strefę, prawie, nie? Bo zostało nam to miejsce, które sobie dzisiaj zwiedzimy. Także śmigamy. Kolega się cieszy? Tak, no i bardzo ładnie. Coś lampy nadal świrują. Ciekawe od czego to. Niby są ok. No, nieważne. Jedziemy. No to zobaczmy, jakbyśmy mogli jechać, bo tak chyba się nie da, nie? Nie da się wrócić, moim myślę. No to jedziemy standardowo. Najpierw tu. Z tego co widzę, mamy wszystko poodkrywane. Jest mało energii, ale też jest dużo czasu. Znaczy, no, tak średnio czasu. No, nieważne. Jedziemy. Backroads. Troszkę energii tutaj jest i taką sobie też rundkę zrobię. Cyk, to miejsce. No i przy okazji trochę deszczek popada, dobrze. Umyję karoserię, nie? Mogę wyłączyć? Ok, troszkę mniej przynajmniej tekstu po prawej u góry. Także dzisiejszy odcinek, moi drodzy, też będzie bardzo w teorii spokojny. A tutaj cysterna, nie? Nie, to mnie nie interesuje. Ciężarówka byłaby bardziej istotna. Dobrze, no tutaj się zatrzymamy i będziemy powoli zwiedzali, ale może za... No właśnie, przeleć kolego. Ja mam czas, nie spieszy mi się. Haha, to działało. Haha, masz za swoje, mendo. Zaraz jeszcze łamę dostaniesz. Tu sobie ustawimy ciebie i stój. Stoisz, bo nie wyłączyłem hamulca, widzę. Znaczy, no, dobrze. Stój. No to rozpoczynamy, moi drodzy, zwiedzanie. Poproszę. Telewizorek jeden. Biorę. I lecimy. Lecimy dalej.
Mamy dwa domki po drodze. I za chwilę skoczymy jeszcze sobie po kulkę i idziemy dalej. Tutaj nic? Nic. Także jak już zakończymy całą pierwszą strefę, to już na hura zajmiemy się drugą strefą. A tam, jak wiemy, mamy ładniejsze materiały do zebrania, bardziej istotne dla naszego rozwoju. Bo dopiero tak myślę, dopiero jak rozwiniemy się na maksa, czy to może prawie na maksa, znowu Game Boy, to wtedy dopiero zakończymy grę, robiąc ostatnią misję, nie? Gdzie tu sobie leżysz, co? A to skąd? Tak wypadło samo z siebie? Krót, nie dziękuję. Krót, nie dziękuję. Kurczę, nic ciekawego, nie? Kolega. Tu jest coś ciekawego, a konkretnie jest to budynek, w którym możemy zdobyć troszkę plazmy, chociaż nie wiem, czy ją aż tak bardzo jeszcze potrzebujemy, nie? Ale znowu trochę szkła może się ewentualnie nawet tutaj przydać na ewentualne tworzenie jakiegoś przedmiotu, nie? Gdyby nam zabrakło. Tu są. No, szukam drzwi, nie? No dobrze, no to pozbierajmy. Tu jest więcej komputerów, to tu już skrapa można wyciągnąć. No kolego, nie poszalałeś, nie? Tu już w ogóle. No dobrze. Full box. Wszystko po jednej części, nie? Czemu ta szafka jest pusta? Co to ma znaczyć? Dobrze, skraper, rób swoje. Tyk. Nie, to nie. Jeszcze ktoś? Chyba nie, nie? Tu zostało. O! Chodź ze mną, Klaro. Bo teraz będziemy szukali tej kulki energii, nie? Gdzie ona jest? Gdzie ona była? Bo zapomniałem oczywiście na mapę sobie zerknąć. Oczywiście jest. Przecież mamy... A, już nawet nie widać. Dobrze, wypaliło się. Chciałem powiedzieć, że jest oczywiście ten radar, którego można wykorzystać, nie? Ale on też jest pod końcówką swojej mocy, z tego co pamiętam. O, nie klinuj się do człowieku. Bez takich, panie. No i moi drodzy, jedziemy dalej. A w zasadzie to widzimy się. No chodź, przyjdziesz tu? A, bo nie złapałeś się. To wiesz co? No właśnie. Co ty ciekawego miałeś? Scrap metal i bateria. No, nie warto, nie? Dobrze, pokażę mi tę mapę jeszcze raz. Zbierzemy sobie te dwie kule i śmigamy do wyjazdu. Ale moi drodzy, my się widzimy, bo tutaj nic się nie wydarzy. My się widzimy na wyjeździe. Natomiast to będzie pierwszy odcinek, który zostawiam dla ewentualnych wspierających, gdzie będziemy jechali bez cięcia. Oczywiście mam tutaj nadzieję, znaczy nadzieję, już mi się myli trochę w głowie, dość późno jak to dzisiaj nagrywam, jeszcze była awaria internetu, tak namieszała mi w papierach, że jedna wielka masakra. Oczywiście dla wspierających, chętnych wspierających, to nawet za parę groszy miesięcznie bodajże, będzie dostępne na Patronite, na moim profilu, dostęp do tego filmu
bez cięcia. Czyli tutaj idziemy w całości. O, i kolejna informacja. The Mailman 6. Pokaż no. I tu nam brakuje jeszcze jednej informacji. Dobrze. Ciekawe, czy jest jakiś sposób na wyszukiwanie tych wiadomości, nie? Pewnie jest. Dobrze, jedziemy. W sumie tak będziemy gdzieś w tym miejscu. To sobie pobiegają po te kule, nie? Czemu się włączyłeś? Już mnie zawirusował któryś? No nie, jak ja tych nie lubię, nie? Nie wiem, czy mi się uda cię ominąć, może teraz. Nie, nie udało się za bardzo. Świetnie, zmieścimy się tu? Cześć. Jeszcze się radio włączyło, chyba zahaczyłem o jednego. Bez przypadek. Dobrze, jedziemy. Także różnica będzie taka, jeżeli chodzi o filmy dla wspierających, a pozostałych normalnych, że tak to określę, choć to określenie jest stosunkowo bardzo błędne, bo to też nie o to chodzi. Normalne informacje na... Masz. Ale się uparł, no skubaniutki. Filmiki na YouTubie niczego nie tracą. Bo jeżeli YouTube coś naprawdę ważnego działo, to też to zostanie na YouTubie pokazane. Natomiast dla ludzi wspierających będą takie filmiki, można to określić, dodatkowe. To też jest w sumie złe określenie. Filmiki bez cięć, nie? Czyli jeżeli mamy jakąś grę, gdzie będziemy robili więcej zbieractwa, które na dobrą sprawę byłoby mocno powtarzalne dla samego YouTube'a, to tam będzie wycięte, a dla wspierających pozostawię całość. Zresztą czas pokaże jeszcze to jak. To jest moje takie pierwsze podejście do tego tematu. Także sam nie wiem, jak mi to wyjdzie i czy w ogóle będzie dla mnie czasowo warte takiej zabawy, bo to na dobrą sprawę muszę stworzyć z jednego filmu, jednego nagrania, dwa filmy, nie? Dobrze, ale teraz zbierajmy co się da. Świetnie. Komputer. No chyba go sobie zostawimy już. Dwie gumy. No szaleństwa nie ma. Kurczę, chciałem ten komputer tu zostawić, ale są trzy, to już warto skrapera wyciągnąć, nie? Z kieszeni. Cyk, cyk. I gdzie jest trzeci? Gdzie go widzi? O, szafka. Czy mi się wydawało, że widziałem? Chyba mi się wydawało, że widziałem, nie? Tak, wydawało mi się, że widziałem. Chyba chciałem widzieć, a nie widziałem. O, nieważne. Ciągnij, kolego. Dobrze, i teraz idziemy po te kule energii, bo to w sumie po to tu przyjechaliśmy. O, przepraszam. Jedna jest tam. Dwie powinny być, nie? Zaraz zobaczymy na mapie w sumie. Także może podsumowując, dla wspierających filmy bez cięć na YouTubie samo meritum. Pokaż mi kolego mapę, żeby nie wiedział, gdzie mam biec pod tą jeszcze jedną kulę. Bardziej do tyłu. Dobrze. Czyli bardziej gdzieś tam. To przy okazji jeszcze samochód sobie zahaczymy. No właśnie, chyba mi się zniszczył łom, nie?
Dobiegniemy tylko po tą kulę i zmykamy stąd. Albo od razu sobie jeszcze ten łom wytworzymy, nie? Na razie ciasno, kurczę, nie, znaczy ciasno, ciemno, nie widzę jej tu nigdzie. A nie zabrałem oczywiście. Wiecie czego, nie? Wyszukiwarki, full. Mogę sobie to na mapie zaznaczyć, nie? Sebastian, ty ośle jeden. Także ja biegnę na szybko, a przy okazji sobie coś zjemy. Bo sobie po prostu to miejsce oznaczę, nie? Będzie mi dużo łatwiej. Chyba, że go właśnie znalazłem. Skacz niczym kangur, kolego. Niczym kangur. Pięknie. Te widoki są przepiękne. Ła! Dziady. Jeszcze trochę. Od razu sobie przed ruszeniem łom wytworzymy. A ty tu czego chcesz? No patrzcie go. Kolega. Tam. No, tam jest twoje miejsce. Tak, łom, nie? Sebastian, pamiętaj o łomie. Dobrze. Oj, padaczki dostał. Jedziemy. W sumie jedziemy. Tak długo aż coś ciekawego znajdziemy, nie? Oj, 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 oj. No nieładnie. Myślałem, że troszkę więcej czasu będzie. Ale... Noga, noga w podłogę, but w podłogę. Jedziemy. Co tu się wydarzyło? Tak zerkam na mapę co chwilę, czy czasem gdzieś się zrzut nie pojawi, bo może byśmy i po niego podskoczyli, gdyby była jeszcze okazja. A póki co jedziemy, nie? Dobrze, bo na razie nie widzę tego. Chyba zdążyłem, nie? Świetnie. Nie, tego domu olejemy go. Ale chciałbym ominąć tą anomalię. Troszkę tu ciasno, nie? Kurwa, ona przechodzi... No właśnie. Czyli jej nie ominę. A przy okazji jakiś tekst się chciał załączyć, a mu nie wyszło, nie? A i znowu. Mamy po drodze dwa domki, no może jeszcze je sprawdzimy, bo jest w sumie czas, jakby nie patrzeć, ta burza, ten sztorm aż tak szybko nie nadchodzi, całe szczęście. On tylko tak szybko przyspiesza w nowych obszarach, nie? No to wygląda. Albo w obszarach, które są oskryptowane popularnie, tak myślę. Dobrze.
Gdzie jest ten domek? Po prawej. Bijamy. Czemu ty się włączasz? To mi na wirus wygląda, nie? Znowu. Jesteś w domu? O, to bijamy zaraz. Jedno radyjko. No lecimy dalej. To przebiegniemy dookoła. Czy czasem nie ma jakiejś skrzynki jeszcze ukrytej? Ale nie, nie ma. Szkoda. Natomiast tu jest samochód, który można by jeszcze sobie zerknąć na niego, zanim ruszymy dalej. Bo nie ma takiej tragedii, nie? Chociaż powoli się zbliża, no to trzeba może zmykać. Ach, miałem nadzieję na gumę. Nie masz tu jakichś opon, kolego? Masz oponę. No to zobaczmy, jak to zadziała. Okej, okay, no parę gum było, no to faktycznie ma to sens. Tylko że kół nie ma, nie? No te dźwięki są często mocno przerażające. Jeszcze jeden domek, może ogarniamy go po drodze. Teraz widzę, tam jest, no właśnie, pneumatyczna skrzynia, nie? I ciężarówka, no lepiej być nie mogło. Stój. Najpierw tu. Gdzie ja cię widziałem? Tam, o, tutaj, no właśnie. Nie, ten kierunek oczywiście obrałem, nie? Standardowo. No i bardzo ładnie. I jeszcze jedna informacja. Świetnie. Anomaly stady jest. Też nam jednego brakuje. Pięknie. Olewamy go. Tutaj by nawet może i wszedł, ale... Kurczę, no będzie brudno, nie? Chociaż mamy czas. Oj, Sebastian. Nie w tym kierunku, Sebastian, tu. No, powieku. I trzecia informacja, no pięknie. Meeting minutes. O, tu nam dużo brakuje akurat. Jest parę gum, świetnie. Dobra, zmykamy stąd. Wrecked car. Dobrze, już uciekamy, już uciekamy. Tylko zabiorę, nie no, nie biorę tego. Aha, już się nie wracam. Nie w tym miejscu, nie. No i prosto do wyjazdu. Oj. A miało być spokojnie, nie? No, 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 stój, 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 poczekaj chwilę. No właśnie. Nie, to jest czas. Tylko mi samochód zostawcie. O, nie no, zwykły. Szkoda. Natomiast ciebie zabiorę. Czy ty tu masz, kolego, jakieś opłonki? Masz jedno, nie?
Pięknie. A nawet dwie. Jakie tu ładne rzeczy powypadały. No coś pięknego. No to tak to Sebastian lubi. Armored? No raz możemy. Ciekawe, że Thermosap Crystal też z tego wypada czasem. Pięknie. Dobrze, wyjeżdżamy. To może podsumowując, moi drodzy, uzbieraliśmy tyle materiałów na tej mapie. Także dość spoko, bo troszkę gumy też się uzbierało, także miło. A my już teraz wbijamy powoli na kolejny obszar, nie? Jest zrzut po drodze, ale no nie bardzo po drodze. Może innym razem sobie zrobimy takie specjalne przejście pod zrzuty czy coś. Natomiast teraz zawitajmy do nowego obszaru, moi drodzy. Świetnie. Jedziemy do G7 i z tego co widzę, to G7 będziemy chcieli chyba dość szybko przejechać. Co ciekawe, mamy tutaj jedną rzecz nierozpoznaną. Ciekawe. I co my mamy ciekawego? No na upartego nic ciekawego. Jak wiemy, tutaj mamy masakryczne kondycje, nie? Także jedziemy tylko i wyłącznie po to miejsce, pozbieramy co się da w tych dwóch budynkach i zmykamy z tego interesu. Bo tutaj nic ciekawego nas raczej nie spotka. No właśnie, nie? Nawet nie wjeżdżam w ten kontener. O, dziękuję ci bardzo. No, powiesz, na tych oponach nawet dobrze się jedzie. Znaczy, nie jest jakoś super szybko, ale jest ok. Znaczy, na asfalcie oczywiście jest bardzo w porządku. Czy to jest to, co ja myślę, że to jest? Nie wiem, idę zobaczyć. Świetnie. Gdyby się miało jeszcze przydać, nie? Tu jest jeden komputer, czy więcej? Jeden. A, to cię uszanimy. Dolewamy. Mam szybę zepsutą, widzę po lewej stronie. No nie szkodzi, bo mam świeże powietrze, nie? O-o. O-o, dobra, trzeba jechać. Ale ja chętnie się zatrzymam po ciebie, kolego. Stoisz. No, mogło być lepiej, nie? Ale ja tu jestem po coś innego. Konkretnie po te koła. Jedno. Tu nie ma. Tu nie ma. Dwa koła. I stalowy panel jeden. Czemu nie? Coś mi tu brakuje, coś mało tej gumy było. No ale jedziemy. Ale to my jesteśmy teraz w tych domach, czy my jak nie widzę? Dobra, zmykamy stąd. Nie ma co. Olewamy to. Może w kolejnej mapie będzie więcej szczęścia na takie rzeczy. Chyba że... tą jedną chatkę możemy sprawić.
Chyba tak szybko nie nadchodzi, nie? Nie, jest czas, widzę. Spokojnie. Tuj, tuj. Dobrze. Nie ma nikogo w domu? Nie ma nikogo w domu. Świetnie. Jeden telefon. Nie no, w ogóle słaby ta chata. Tu nic nie ma, nie? Co za chamstwo. Jeden telefon tylko. A coś obok? Dziady. Słyszeliście? Chyba słyszałem tak większego ptaka, typu bodzian czy coś w tym deseń. I jedziemy stąd. Tu za chwilę powinna być droga w lewo, nie? Tak, przyczepcie się. Brawo wy. Proszę bardzo. O, o. Nie, gdzie ja jadę? Moi drodzy, wiecie co ja teraz zrobiłem? Jadę z powrotem. Już wam mówię o co chodzi. Ja cały czas patrzyłem na tę mapę. Myślałem, że to jestem ja, nie? A to był punkt, do którego mam jechać, a nie ja. Sebastian, ty lamerze jeden. Ty lamo straszna. Dobra, to śmigamy. Też mi nie pasowało, dlaczego tych domów nie widziałem dwóch. Prawo, właśnie tutaj w prawo. Idealne miejsce do skrętu, nie? No nie, znowu to pieruństwo. Daleka od kamienia. Dobrze. Mogło być o wiele gorzej. No i teraz dobrze, jedziemy w końcu. Chodźmy, musimy jakoś się w lewo dostać, to nie jest tak ładnie, jakby się wydawało, bo musimy tam jechać, czyli pod górę. Cześć, domek, ale już się zostawiamy dzisiaj, bo my mamy misję, tu wjechać. No i jedziemy. Nadal koła są całe. To jest piękna sprawa. Chyba trochę na nim sobie pojeżdżę. Choć i tak będziemy chcieli przetestować jeszcze te dwa, które zostały do sprawdzenia. O, o. Jest miejsce, w porządku. Lakier zadrapany. No bo będziemy malowali, nie? No i mamy to. Zanim przejedziemy, ja tylko zrobię dwie rzeczy, moi drodzy. Jedną sprawę to naprawię sobie to okno. Repair Putty, no właśnie. Nie, nie Repair Putty. Przepraszam. Ale jak już go mam w ręce, to cyk. No reszta jest w miarę ok, powiedzmy. Nie repair putty, Sebastian. Ceiling kit, nie? No właśnie. Tak. Parę rzeczy znowu udało się zebrać. Także jest ok. Jak to wygląda z tej...
No tak, troszkę dziwnie to sortuje, ale sortuje, nie? I jedziemy. Zjedz sobie, kolego, szyneczkę na jazdę. No to wbijamy do G6. Tu widzimy wszystko wykryte. Czas mamy tak średniowo, można powiedzieć. Energii teraz mało, ale tu jest something moving. Farmy, tak? O, jak pięknie. No i mamy znowu informacje do sprawdzenia. A pierwsze koniec sobie pojedziemy w to miejsce. To też ciekawe miejsce. Żeby przy okazji zatankować, nie? A później przejdziemy dołą po wodzie. Zobaczymy, znaczy po wodzie, no tą boczną uliczką między wodą. Czy coś ciekawego akurat się znajdzie. Choć w tych rejonach raczej mało prawdopodobne by coś ciekawego byśmy znaleźli. Dopiero w drugim obszarze, nie? W drugim sektorze jest więcej ciekawostek. Dobrze, ale to miało być pięknie, ładnie, a jest nieładnie i niepięknie, nie? My później musimy tam pojechać. No dobrze, to sobie samochód ustawimy do wyjazdu, jakby coś. A to miejsce pozwiedzamy. Nie mam parasola, no ale jakoś sobie poradzimy. Jak sytuacja? O! Ponad połowę, w sumie z dwóch baków zeszło, nie? Bo jeszcze mamy bak na tylnym siedzeniu. Także dość spoko. Ty jesteś, haha, nasz ulubieniec. No jakie ładne rzeczy wyrzuca, co to jest? Cylinki, no dziękuję bardzo. Chodź jeszcze, kolego. No, na to liczyłem. Odczep się. No jaki złodziej. Następny? Nie, to już nic, nie? Dobra. W porządku. Szybko pojedziemy, czyli czegoś ciekawego nie ma. Mało prawdopodobne, nie? Tak, wy tam się fajnie bawicie, ale bawcie się daleko od mojego samochodu, nie? Bierz. No nic tu nie było ciekawego. Opie zostawi mi samochód w spokoju. A teraz tu ja biegnę w tamtą stronę. O kule. Tak, tam sobie lataj. A, on tu nie wlatuje. No to miło z jego strony. Ja bym tu jeszcze wrócił po ten samochód, ale nie, chyba już nie. Jedziemy. Tu przebijemy się przez ten lasek jakoś, bo tam jest po drugiej stronie droga, nie?
No nie, tu ta menta znowu jest. Mieścisz się? Mieścisz się, świetnie. No, nie było to piękne, ale żyjemy. Kontener pusty czy otwarty? Kurde, otwarty, nie? Chamstwo. No powiedzmy, że dla tej jednej gumy to było warto tu podejść. Ten silikon to bym tu zrzucił, no właśnie. A teraz jedziemy. Naszym kolejnym celem będzie ta informacja słowna, nie? A raczej niczego tu ciekawego nie znajdziemy, nie? Choć tu widzę chyba pojemnik ciśnieniowy. Słabo sobie na wodzie radzi, widzę. Ta opona znaczy się. Ale wiedzieliśmy o tym je, zakładając. O, i kolejno. Anomaly Stadius. I tu mamy, moi drodzy, wszystkie. Bardzo ładnie, powoli. Powoli, to nasze informacje się zacieśniają. Pojedziemy sobie wodą. Albo i nie. Światełko, kolego. Miło mi cię bardzo widzieć. Co masz ciekawego? Pięknie. A przy okazji, jakie masz oponki? Przyznaj się. Summer Tire. Z tyłu. Też. To dwie jeszcze zrobimy i lecimy dalej. Oddaj. Dziękuję. W sumie to jest dobry kierunek, bo bierzemy jeszcze to miejsce po drodze. W sumie też chciałbym za niedługo sprawdzić jeszcze inne wersje silnika, bo tam są jeszcze dwie do sprawdzenia. Jedna chyba jest elektryczna, nie? Tu też coś się psuje, widzę. Dobrze, zostawiam tu mój drugi samochód i sobie troszkę pozwiedzamy. Ale zanim będziemy zwiedzali, zwróciłbym to, co mam przy sobie. Chciałbym mieć troszkę więcej miejsca, nie? Tu też coś jest. Zerknijmy oczywiście. Bierz. W sumie naszła mnie taka myśl też. Mamy teraz u siebie w garażu te pojemniki, które na dobrą sprawę nie mają limitu pojemności. To po co mi cztery takie pojemniki, nie? Bo cztery możemy wytworzyć. Ja rozumiem, że one podmieniają po prostu istniejące, te zwykłe na lepsze. Ale tak faktem cztery tam są do niczego niepotrzebne, nie? Chyba że faktycznie mają jakieś ograniczenie ilościowe, które nie wiem. Dobrze, jeszcze to miejsce zwiedzimy. Pod silosem jak najbardziej też. Krata. Cześć panowie.
Pobawiłbym się z wami, ale jesteście niebezpieczni. Telewizor. Tym razem nie parkowaliśmy w środku, nie? A tu jest, widzę, zamknięte. Jeszcze jedna skrzynia. Zawsze mogło być lepiej, nie? Dobrze, moi drodzy, jedziemy teraz. Można się powoli psuć to. No tak, bo chmura idzie. Jedziemy wprost po informację. Delikatnie. Brawo ty. Czy nie ma co spieszyć, nie? Bo chmura zmiana dość ładnie bokiem w sumie troszkę idzie. Chyba że... Nie, to my razem z wami jedziemy, nie? Potrafiło na mnie nieźle obrócić. Oj, chyba silnik oberwał. Teraz go naprawimy, tylko dojedziemy do tamtego miejsca. Trochę. Tam jest kula, tak? Też po nią sobie pojedziemy za chwilę. A jeszcze chyba jest domek po drodze. Dobrze, zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. O! Electrician's kit potrzebujemy. Chyba posiadam nawet. Brawo. No to posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Researching Ophelia Turner's story feels like poking around the edges of a void. When I look directly at my subject, nothing appears to be there. But as I tease around the edges, a shape begins to emerge in the null space. It is with great journalistic integrity that I began to define those edges. But even then, it's tempting to fill in the spaces with good old-fashioned imagination. But hey, I knew what I was signing up for when I decided to unearth a decades-old mystery. Welcome back. This is episode 4 of Frequency File. In lieu of no one having a personal account of Ophelia Turner, we turn to more facts in the periphery. In this episode, I dig into ARDA, the government agency behind the research and development of limb technology, as well as the scant facts of limb technology itself. Bear with me as we depart the shores of known, connected facts and slingshot from one theory to another. By now, you're probably starting to gather what the problem was with the very concept of limb technology. The rumors about limb were healthy and far-reaching, that it could solve world hunger and overpopulation, that it had alchemical powers to convert matter from one form to another, or would finally plug the technological gap needed to realize the long-dreamed-of perpetual energy machines. Even for the scientists,
scientifically disinclined like myself, it's easy to conclude that no one technology could fulfill all of mankind's wildest fantasies. And yet, here was Lim Technology, promising all those things in one swoop. And remember, any and all actual scientific detail about Lim Technology was kept absolutely airtight. Every schematic, lab note, and mathematical proof that was allegedly smuggled out of the zone or recreated from memory was dissected by experts around the world. All were found to be well outside the realm of reality. And those scattered claims of rogue Lim Technology out in the world, they were all red herrings, nothing proven. Czy one wszystkie trzy poleciały za tym jednym? Okej, okay. Bardzo ładnie. Gońcie się, bawcie się, gońcie go. Pięknie. Dobrze, także my się kierujemy do wyjścia już, nie? Otóż to. Byle zdalało tamtych kradziejów, nie? A myślałem, że delikatnie się uda przejechać obok. Jest coś ciekawego? Teraz zobaczymy. Nic ciekawego, nie? Jeden plecak. Praktycznie pusty. Tutaj też nic nie widzę. Cześć panowie. Jeden kosz. Świetnie. Oho. Trąciłem go łokciem, nie? I tak zrobił, co zrobił. Masakra. Ale niczego czerwonego mi nie zostawiliście, nie? Co za chamy jedno. Chamstwo i tyle. Jeden plastik. O, cześć. A was tu nie było wcześniej. No i moi drodzy, już po prostu do wyjścia. Bo raczej wątpię, by się zrzut pojawił w tym rejonie blisko nas. Takie rzeczy się rzadko zdarzają. Choć raz, jak pamiętacie, się udało, nie? Mieścimy się? Mieścimy się. No i nie ma tak źle nawet. Zrzucimy co mamy do bagażnika, żeby z tym nie biegać na kolejnej mapie. Również ciebie. No i ładnie to wygląda, nie? No to wbijamy, moi drodzy. Ostatnia mapa. Znaczy, ciekawe, czy to będzie ostatnia. Czy tu czasem coś się nie pojawi jeszcze? Jakieś połączenia z D2 na przykład? Natomiast na tą chwilę to by wyglądało, jeśli to, żeby to było faktycznie ostatnie miejsce w pierwszym sektorze. I to my trochę więcej czasu widzę, żeby to ogarnąć. Nie ma co spieszyć. O, ciekawie umiejscowione. Ja bym zrobił tak. Pozbierał to wszystko. Pojechał
na koniec to miejsce, albo bez sensu, bo tu też jest wyjazd. Świetnie. To czyli przejdziemy to. Zmiana planów. Zbierzemy tego, a następnie ten rejon. Jest tu gdzieś leczenie? Nie ma leczenia. Jedziemy. Nie, tu nie wchodzę. Aż tu możemy już wejść. Tu tak brudno nie jest, nie? A przy okazji jeszcze troszkę plazmy się zbierze. Której, tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem, czy jeszcze mi do czegokolwiek potrzebna. Może tak, może nie. Nie wiem, tak się do tych flar przyzwyczaiłem, że nie chcę korzystać z latarek, nie? Chociaż tak, musielibyśmy je kiedyś przetestować, jak one działają w ogóle, te wszystkie. To chyba są dwie, których jeszcze nie mam dostępnych. Komputer. Zaraz się tobą zajmiemy w sumie, bo jest więcej tego. Poproszę. I poproszę. Ktoś? Nie. Nie, nie, nie. Dobrze, lecimy dalej. Na tym skrzyżowaniu na chwilę się może zatrzymamy, bo tam mamy dwie, trzy miejscówki do sprawdzenia. Ciebie też, nie? Akurat ty tu musiałeś być, nie? W tym miejscu. A przynajmniej się robi ładna pogoda. Dobrze, to... A myślałem, że będzie spokojnie, a znowu jakieś anomalie słychać. Bierz. Jedzenie też się przyda, prędzej czy później. Mhm. Ciebie zostawię, kolego. Ciekawe, ta pogoda jest tam, a nie tutaj, nie? To jak u nas, pada miejscowościami. Więcej jedzenia, spoko. Nie, lecimy. Pobawiłbym się tobą, ale czas mnie goni. Lecimy po tamtą kulę, bo ona może być dość warta zachodu, a tu chyba nie byliśmy, nie? Chyba nie. Telefon, nie, telefon zostawił. A ty kim jesteś? Odejłam. Odejłam. Dziękuję. Świetnie.
Jeszcze? Dość sporo materiału nawet udało się zebrać przy tej wyprawie. Ale na te kolejne bardziej się cieszę, moi drodzy. O nie. No właśnie. Mowa oczywiście o drugiej strefie. No i jest kula, pięknie. Teraz sobie ustawimy do powrotu. A przy okazji te samochody sprawdzimy jeszcze. Brawo. Tak już mniej prawo. Pięknie, nie? A, damy radę przecież. Tył mocno oberwał jakoś dziwnie. No, damy radę, nie? Dobrze, jedziemy do skrzyżowania. Na skrzyżowanie jedziemy... Czoneczko wychodzi. Jedziemy w prawo. I tamte kule będziemy zbierali po drodze. Tutaj jeszcze była ciśnieniowa skrzynia. Dlaczego jej nie widziałem? Aż tak było zamglone, że nie widziałem. Cześć, koleżanko. No, jak mógłbym to przegapić, nie? Aż warto znowu zajrzeć do bagażnika, zrzucić to wszystko, co w sobie mamy. No, troszkę się tego już powoli zbiera, nie? Energii też 6, ok. To już spoko. Jedna będzie za chwilę po lewej stronie. Już ją widać nawet. A następna później na wprost. To myślę, że tu zostawimy na razie. O, tam go nawet widać. Świetnie. Stój. Biegniemy. Znowu ta menta latająca. W ogóle ładne, ładne miejsce. Tamtą wieżę też chciałbym, kurczę, zahaczyć. Na razie spokój, nie? W okolicy? Tak, jest spokój. Żadna anomalia do nas nie dochodzi, nie? Całe szczęście. Bierzemy tę kulę, wracamy i chciałbym do tamtej wieży pobiec, bo tam może być coś, co nam się może przydać. Chociaż na pierwszym no, mam troszkę dylemat. Bo może być urządzenie zmieniające coś w coś, ale czy w pierwszej strefie to ma... ma jakiś sens już dla nas w tej chwili.
ciekawości, moi drodzy. Z ciekawości sobie tam pobiegnę. Ładna zasuwka, nie? Podejrzewam, że ta wycieczka była bez sensu. A, na szczęście mam. Receiver. No, chociaż trochę. Co ty, kolego, zamieniasz? Tworzysz chemikalia. No, aż tle... I to jeszcze giry. Giry zamienia na chemikalia. No, nie dla nas. Moi drodzy, widzimy się w samochodzie. No dobrze, jak to wygląda? Nawet w porządku. Pobierzemy tą kulę, podejdziemy po nią i dopiero z niej pojedziemy na prosto do wyjścia. No, dość spoko. Znowu ten pieron. Dążymy? Dążymy. Idealnie. Jeszcze chatka, którą można by zwiedzić. I samochód do sprawdzenia. Znowu. Pamiętasz, kiedy na silniku, chodzącym silniku przełączam bieg, wyłączam skrzynię biegu, włącza się lampka. Pusty. Tu jak sytuacja? Da się, nie powiem. Tylko telewizorek? No to cię olewamy, kolego. Tu już chyba nic, nie? Nie. No to tak średnio na jeża było warto. Jedziemy po kule. Ciekawe w ogóle miejsce tutaj jest. I może tutaj poczekam w tym miejscu. Coś podejrzewam, że to zaraz do nas dojdzie, nie? Tylko tyle, dobra. Jest samochód jeszcze, ale ma on bagażnik dobry? Ma. Biorę. Lecimy po kule. Kolega próbuje. Nie, nie, spadamy stąd. I hamulec, jeden, drugi. Czy ja go ostraszyłem właśnie limem? Chyba tak, to. A przy okazji mi skubany uszkodził silnik. Dobra, ale my jedziemy tutaj. Tylko wiadomo, na jakiś lepszy teren, ten silnik sobie naprawimy, moi drodzy.
będzie bezpiecznie chyba, co? Co tu się wydarzyło? Nie wyciągaj go. Mechanik kit. W porządku. Gdzieś tu miałem takie coś. Chyba. A jeśli nie, to wytworzymy. No, faktycznie nie mam. Albo nie widzę, że mam. Mechanik kit. Cyk. Brawo, nie ma to jak młotkiem naprawić silnik. Czy młotkiem, kluczem go uderzyć, nie? No tak, prawie jak młotkiem. To jest chyba inna wieża, nie? Tak, z innej miejsca. Też sobie do niej wejdziemy z ciekawości. No właśnie, zapatrzyłeś się, Sebastian, i tak to się kończy później. I znowu, nie? No tam chyba nie wejdziemy, co? Chyba nie. Aby wyglądało, jakby można było, nie? Gdyby nie to... Nie no. Nie ma szans. Ja lubię śmietniki, ale ten jakiś taki... niedorobiony, nie? Tu coś? Nic. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Też chemikalia robi dokładnie to samo. Idziemy. Dosięgnie? Dosięgnie jeszcze, nie? Stój. Okej, stój, 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 bo za daleko pojedziesz. Ale jeszcze idę po ten samochód. Takie małe zboczenie zawodowe. Biorę. Summer time. Dziękuję. Oj, tu było licho akurat. Ale zawsze, zawsze coś. Dobrze, zmykamy, moi drodzy. Jest mój łom. On się zniszczył już teraz. Trudno się mówi. Już chyba nie będzie potrzebny. No i ładnie, 8, prawie 9. I smykamy do domu. Prędkością masakryczną, 40 na godzinę. Nie, 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 to tak być nie może, nie? Dzień dobry. No jak tego... Kolego, to musisz zabrać akurat. No to jest najlepiej. No i jedziemy. Ty tu, kolego, wiedziesz, mam taką nadzieję, nie? Brawo ty.
Przepraszam, moi drodzy. Nie zauważyłem tego kamienia. Okej. Okay. Troszkę się tu cofnij. Tędy spadniemy. Można i tak. Nie. No i do widzenia. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, nie? A przy okazji nam prawie paliwa zabrakło. No tak. Nie takie oredy, bo trochę jednak przejechaliśmy, nie? Dobrze, to tu się naprawiaj. Rób po prostu swoje. Dziękuję bardzo za to. A my, moi drodzy, zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz. Idziemy z tym. Chcę razem z wami to rzucić. Więcej nie posiadamy, nie? Nie. No zobaczmy, co z tego ciekawego wyniknie. Mogło być lepiej, nie? Mogło być stanowczo lepiej. Co tu ciekawego? No dobrze, w kod Morsa się nie będziemy bawili. Natomiast wrzucimy sobie wszystkie od razu. O, nowe malowanie. To też do sprawdzenia w swoim czasie. Wrzucimy sobie wszystkie informacje do faksu jeszcze, jak tutaj jesteśmy. Chyba wszystko, nie? Tak. Ciekawe, czy coś kiedyś z tego wyniknie. Dobrze, moi drodzy, ja tu się muszę dokończyć z zabawami z naprawą jeszcze widzę, bo nie wszystko się naprawiło. Tylna szyba chyba uszkodzona, czy nie? Nie, po prostu jest otwarty. Naładować gościa też naładujemy. Zatankujemy oczywiście. A wam, moi drodzy, dziękuję serdecznie za zobaczenie do końca. Się spodobało, skorzystajcie jeszcze raz za subskrybuj, za lajkuj, zapisz komentarz, zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!